Grzegorz Miecugow, urodzony 22 listopada 1955 w Krakowie, zmarł 26 sierpnia 2017 w Warszawie, polski dziennikarz, redaktor radiowej Trójki, wydawca i prezenter wiadomości w TVP1, współtwórca i prezenter faktów w TVN, prowadzący program Szkło Kontaktowe w TVN24, syn Brunona. Życiorys był synem krakowskiego dziennikarza i publicysty Brunona Miecugowa. Jego dziadek od strony ojca miał pochodzenie ormiańsko-gruzińskie, prababka była szlachcianką z Iwonicza Zdroju. Bratem babki od strony ojca był malarz Stanisław Studencki, związany z pracownią Wojciecha Kossaka. Grzegorz Miecugow wychował się w Krakowie w kamienicy Związku Literatów Polskich przy ulicy Krupniczej 22, gdzie mieszkali m.in. Wisława Szymborska i Stefan Kisielewski. Ukończył dwa liceum ogólnokształcące im Króla Jana Trzysobieskiego w Krakowie oraz studia na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował początkowo w Teatrze na Rozdrożu. Od 1980 do stanu wojennego był dziennikarzem redakcji informacyjnej lokalnego warszawskiego radia. Po trzyletniej przerwie powrócił do pracy w radiu. Został redaktorem programów dla dzieci. W 1987 dołączył do zespołu Zapraszamy do Trójki, którym później kierował. W latach 1989-2001 jako druh zastępowy poprowadził 9 wydań listy przebojów programu trzeciego. W 1989 przeszedł do TVP. W TVP1 był prezenterem i wydawcą wiadomości. W 1997 razem z Tomaszem Lisem współtworzył Fakty w TVN, których był także prezenterem. Odszedł z redakcji na skutek konfliktu z Tomaszem Lisem i został doradcą marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego do spraw medialnych. Do TVN wrócił w 2001. Prowadził pierwszą polską edycję reality show Big Brother, a także współtworzył kanał informacyjny TVN24. Został następnie szefem wydawców TVN24. Od stycznia 2005 współprowadził Szkło Kontaktowe. Został również prowadzącym programy Inny Punkt Widzenia, Gość Poranny oraz Cały Ten Świat. W 2007 po sukcesie, jaki odniósł program Szkło Kontaktowe, wraz z Tomaszem Sianeckim napisał książkę Kontaktowi, czyli Szklarze bez kitu. Był autorem felietonów z serii Swoje Wiemy w Dzienniku Polskim. Został również współpracownikiem Przekroju. Od 1992 prowadził zajęcia dla studentów dziennikarstwa. Był również pracownikiem Katedry Dziennikarstwa Collegium Civitas. Wystąpił w filmach Pułapka 1997 jako dziennikarz wiadomości i Ryś 2007 jako policjant. Życie prywatne: żonaty z Joanną, z którą miał syna Krzysztofa. Od 2011 zmagał się z rakiem płuc. Publikacje książkowe Inny Punkt Widzenia 2005, Inny Punkt Widzenia tom 2 2007, Kontaktowi, czyli Szklarze bez kitu 2007, z Tomaszem Sianeckim Przypadek 2010, Trójka do potęgi 2012, Inny Punkt Widzenia 2013, Nagrody 2005, Ostre Pióro, Nagroda Specjalna 2006, Wiktor w kategorii Największe Odkrycie Telewizyjne razem z Tomaszem Sianeckim za program Szkło Kontaktowe 2009, Złota Gruszka za Szczególne Osiągnięcia Dziennikarskie 2012/2013, Art Prezydent na Interdyscyplinarnym Festiwalu Sztuk Miasto Gwiazd w Żyrardowie.